Yo, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony Hunter. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Outer Worlds. Kontynuujemy sobie w ostatnim odcinku, jeśli nie pamiętacie, to pogadaliśmy sobie z... Jak on się tam nazywał? Jakiś tam... tym Reedem, tak? Reed Thompson. O, dokładnie, z Reedem Thompsonem sobie pogadaliśmy, który chce, żebyśmy dojebali jakiś tych tam rebeliantów, jakoś on tam ich nazwał, tych, co uznali, że jebać te życie w tym, kurwa, padole łez i rozpaczy. I ten... I've always felt weird in here. It's too clean. I uznali, że właśnie pójdą na własną rękę, zrobią jakieś tam infrastrukturę i tak dalej. Jesteśmy także Parvati, naszego turbo teamu. Właśnie, jakie ty masz? Tak ma... Kuźwa, to ona ma jakieś OP rzecz? Właśnie pancerz. Sobie przypomniałem. Technologia, skradanie. Odzież, broń ciężka. Ona ma być tutaj totalnym napierdalaczem. Skradanie się to może nie. Odzież, broń ciężka. Nie no, w tym hełmie niby wygląda, niby ma najlepsze te jakieś statystyki, bo ona chyba jest od technologii, ale w sumie nie wiem. Dobra, czy pogadamy teraz z pastorem, bo, no bo mamy z nim pogadać w sprawie tych outcastów. I'll meet you on the ship when you're ready to depart from Emerald Vale, Captain. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked her to do? Właśnie, dezerterom. Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. No dobra, no to co on o tym sądzi w sumie? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. Boże, ale ona rakowa wygląda w tym stroju. Where are we headed? Da się jej wyłączyć? Da się wyłączyć te hełmy? Powiedzcie, że tak. Jakoś tu w ustawieniach gdzieś. Plum. Tej pum. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Czy ja nie zastosowałem? Nie. Gdzie mój hełm widać? Halo? A. Tylko na bezczynnej kamerze to widzę? No okej, trochę dziwne, ale niech będzie.
czyli teraz nie wiadomo, czy w zasadzie, o nie, to jednak widać, musiało się naprawić. Dobra, teraz tak, nie jestem pewien, bo mamy dwie w sumie wersje wydarzeń, albo możemy, no bo musimy jednak kogoś wybrać. I albo to jest właśnie te walone na brzeże, nadbrzeże, przepraszam, albo to będą ci dezerterzy. Szczerze, trochę bardziej jakby pasują dezerterzy, bo oni jakby nie są takimi, no mówię, takimi, że o Jezu, jakieś życie chujowe, ale życie chujowe. No tak trzeba żyć, no jakie masz życie, gościu, a nie, ale taka postawa mi się nie za bardzo podoba. Wolę jak właśnie tak wzięli w łapka swoje ręce. Kurwa, wzięli w łapka swoje ręce. Co ja pierdolę? Już późna godzina. Grywać, kurwa, mi się odcinek zachciało. Ja pierdolę takie głupoty. Cóż. Zobaczcie, czy to jest Pastor Max, czy nie. Czy jestem pastor. Chyba, że nie mogę go jakby... These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me. Cóż, dobra, no to chyba, bo tak właśnie się zastanawiam, czy jak, jeżeli tu wrócę na statku, on tam mówi, że o, spotkajmy się na statku i w ogóle, no to ten. No to myślałem, że to będę mógł go zwerbować, bo z tego co wiem, to mogę być chyba dwóch towarzyszy naraz. Tak jak w takim Mass Effect'cie. No i teraz co? Co ja mam? Chodzi moc. Rida wiadomość. Garść palców. A gdzie jest jeszcze ten jeden? Tam. To w sumie ja bym się tam udał. A i co ja mówiłem? A i wzięli... wzięli życie w swoje ręce, no o, to chciałem powiedzieć, zamiast kurwa rąk w swoje ręce, ja pierdolę, naprawdę, czuję się z tym źle, że to powiedziałem, dobra, ale mniejsza, kontynuujmy, ja tylko, gdzie tu mogę, jak to tutaj można by iść, A i ten odcinek trochę będzie krótszy, bo jak już mówiłem, późna godzina jest. Ja bym chciał też pospać troszkę. A i ogólnie przykro mi z tego powodu, że nie było odcinków w weekend, ale jakoś tak, no nie wiem, brakowało mi czasu albo go właściwie nie znalazłem co bardzo. Tu w ogóle przez... O! Przez kamyk. Czy w kamyk mogę sobie wejść? Tak, Parwati. Ciii. Więc zamknij ryj. Ja mogę tu wskoczyć łaskawie. Bardzo bym chciał przyjąć pozycję sejmiecką. Niestety jestem zbyt upośledzony i nie potrafię. Przejdziemy do ataku frontalnego. Najpierw zobaczę sobie tych typków. Strażnik, zbir. Nie ma tutaj tych, jak oni się nazywali, tych, huncwotów? Nie, ja nie pamiętam, już zapomniałem. Dobra, lecimy z tym. Bam. Okej, załatwieni. No ale z tą
Parvati, to już można... Znaczy, ona fajnie wytankowała te wszystkie obrażenia, także jestem z tego zadowolony. Oczywiście wszystkich trzeba zlutować. Chyba zapomniałem, jak się nazywali ci ulepszeni. Próbuję sobie przypomnieć, ale zapomniałem. Mamy jakieś też pizerki, jakieś coś tam. No, ja mój ten, okej, on jest git. A dodatkowe rzeczy, ten jest nieskazitelny, to by się przydało wypierdolić na sprzedaż. Lekki, lekki, średni. A ciekawe, czy to tak działa, że skoro mamy tylko w zasadzie dwa, jakby dwie części pancerza, to czy jeżeli weźmiemy na przykład lekki pancerz na przykład na głowę i ciężki na strój, to zalicza się jako co? Jako ciężki? Czy jako na przykład średni? Bo jako średni to by miało zajebisty sens, jeżeli pyta się mnie o zdanie, bo no jakby lekki, jakby dajmy na to, że to są jakby cyferki, to ciężki to jest, znaczy im wyższy numerek, tym cięższy pancerz. No to jeżeli potem bierzemy średnią z tych dwóch, no to wyszłoby nam, że z lekkiego i ciężkiego wychodzi średni i to byłoby bardzo na miejscu. Dobra, co my tu mamy? Dostałem dziś list, kierownictwo nakazało mi zwłocznie stworzenie się do pracy w fabryce konserw na nadbrzeżu. Szkoda, chciałem otworzyć w ośrodku kultury własny sklep z pamiątkami, sprzedawałbym w nim białe kruki. Ale święte księgi głoszą, że nic nie dzieje się bez powodu. Praca wzmacnia ducha i tak dalej. Jednak serce mi się kraje na myśl o porzuceniu mojej kolekcji książek. Nie chcę, abym zgniły w jakimś schowku na kontrabandę. Tego schowałem całą kolekcję w jaskini nad rzeką. A. To jest chyba... A, to jest... Czyli to... Byśmy się dowiedzieli o tej książce. Dla... Pastora. To w ogóle jest energetyczny pistolet, który ma fajną obrażonkę. Tylko czy ja się chcę pozbywać... Jak to tutaj wygląda? Bo to może zadać zajebisty damage. A właśnie, jak teraz wygląda? Czy teraz ma celownik? Ma celownik. O nie, nie chcę tego przeładowywać. W ogóle więcej tej energetycznej amunicji by się przydał. To może, jeżeli to ma jakby... Jeżeli to ma celownik taki snajperski, stawię sobie to. Jak nie będę miał amunicji energetycznej, to szkoda. Ale co poradzić? Użyj terminalu. Co my tu mamy? Od jakiejś tam babki. Teoria mi ten coś tam. Jakieś tam rzeczy, jak chcecie, to sobie przeczytajcie. Można zawsze zapauzować. Ale jakoś tak... Władze nad korporacjami są... Aha, to jest jakaś historia z tymi... Korpo. No, to takie... Żyjemy w takim świecie. To żyjemy. Co zrobić? Masz aż takimi turbojebaczami Han Solo jakimiś nie jesteśmy. Jeszcze. Bo nigdy nic nie wiadomo w sumie. Coś tu jeszcze było? Nie, to jakieś nasienie. Co my tu mamy? Wszystko od razu.
teraz ciekawe, czy ta Parvati może coś trzymać jakby wyku, czy ona jest po prostu takim chodzącym, teraz będzie dla mnie klocem, który będzie tankował obrażenia. Ciekawe, nowego by nie było. Myślę, że więcej używa tego karabinu szturmowego, bo mam do niego amunicję, a tej właśnie energetycznej mam z nią słabo. Częściej znalazło się jej trochę. Zapalniczka, pajęczek. Reloadne, to jest też git, chyba. Okej. Dobra. Jakieś kurwa pole robotów. Nie wiem anybody who ever came out this far. Pojedź. Cokolwiek doszedł tak daleko, no nie wiem, no to było jakieś, nie wiem, 200 kroków stąd. Ja też często dochodzę tak daleko. Od mojego domu. Ale bitch, please. Mówię tutaj o tym, który podróżuje w czasie. Nie podróżuje w czasie, tylko w kosmosie. Są jakby tam dziennym, no to nie wiem, jeszcze czegoś takiego jak, dajmy na to, jakieś, nie wiem, pojazdy, coś w stylu samochód, rowerek, nie, ale w ogóle jak szybko poszło ich gości eksterminacji, zmiecieni, tak sobie zacząłem strzelać i poumierali wszyscy. Kurwa, więcej automatonów, od chuja amunicji, coś tam. Ciągle po prostu coś zbieram. Tu w ogóle jakieś wybuchowe beczki były. Dobra, no to pokazuje, że ten karabinek jest mocny. Co tu jeszcze mam więcej wartowników? Jakieś kolejne automatony. Tu idealnie mam to, czemu by nie zużyć? O, lekki karabin maszynowy. Co to jest? Ma duży dips. To jest broń ciężka, prawda? No ja z bronią ciężką to ja średnio się obchodzę chyba. Ty, a jakbym dał na przykład Parvati? Dajmy na to, o. Kurde, no teraz to wygląda po prostu doskonale. Ile teraz mam tej amunicji? No nawet dość sporo. Chociaż chyba dosyć mocno żre ten karabin plazmowy, bo on jednak ma parę pocisków. Na strzała bierze. Always wanted to say that. Szalone. No dobra, nie sądziłem, że to jest trójstrzałowe. Tak się teraz miałem zdziwko. Dopasowany pancerz jakiś to. To jest to samo, tak? Tu bym chciał wejść najlepiej. 16. 16. Nie, to jest to samo, nawet nazwę taką samą. Modyfikacja, pancerzenie. Musiałem modyfikację? A coś chyba znalazłem, faktycznie. Tak, no i mamy wszystkie palce, jestem przeciążony. A tak kim jest? Bo tak stała na środku i tak uznała sobie, że coś tam pokrzyczy. Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways.
That's only thing unscrewed around here is the head of that marauder you took down. Never seen moves like that outside my serial dramas. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. I'm great at clarifying. A gdzie jest opcja? Dlaczego chcę zostać jakimś Los Banditos? No. I insinuated myself into their company, see? And they didn't seem to mind one whit. I may have bartered them a few boxes of Adrena time, but yeah, I'm sure that's got nothing to do with it. Narkole. Babka jeszcze... jest handlarką narkotyków. Kurwa, no już chyba druga albo trzecia. Ja pierniczę. I've got all the time in Halcyon. Coś tu jeszcze jest? Nie. Dobra, to nie chcę się w sumie z nią gadać. Kasetka na bitki. Ale chyba ani razu nie użyłem tej specjalnej umiejętności. A no w sumie, bo nie mogę, bo tam jestem chyba za głupi, żeby chyba mówić im te... na przywództwo, no... jakie to jest? A, musiałbym inspirowanie mieć na 20. No cóż, no moja postać nie jest jakieś turbo społeczna, ewidentnie. Ale to dobrze, to dobrze. Będę mógł się w nią dobrze wczuć. Też jestem jakąś super społeczną osobą. Co zrobić? Dobra, szczerze powiedziawszy, to chyba się stąd wytepam. Tam w ogóle jakaś tam lawa czy coś. No tu jakieś w ogóle miny są. Kuźwa mać. No cóż. Tam do nadbrzeża. Znowu idziemy sprzedać tysiące rzeczy. Do naszej kochanej barmanki, która nie pamiętam jak się nazywa i jestem zbyt zmęczony, żeby teraz o tym myśleć. Pracownik. You're not a big drinker, are you? Abernathy's got some bounce in his heel. Must have heard some good news. Coming right up. Bernat to by ten dziadziuś chyba, nie? Sprzedaj. 8% zniżki. To chyba przez tam jakieś te perswazja czy coś. Rzeczy. Dobra, no to teraz tak. Sztucerka. Trzeba sprzedać. To jest też, widzę, gówno. Szable jakieś. A inne sztucery. W sumie jeden mogę sobie zostawić. Nieważne. To jeden karabin szturmowy sobie zostawię i te... nie wiem, shotguna i te... pistolet też w sumie jakby, nie wiem, pastor czy co ktoś tam chciał. Które tutaj było? To jest ten do sprzedania od razu. Nie wiem, co to jest jeszcze. Jakaś ta technologia. To jest lekki plus 5 technologia. No to on jest w sumie nawet zajebisty. Dobra, to może wale. Ukrywanie się jakieś takie
Nie brzmi nazbyt ciekawe. To jest jak skradanie się. Ja też wywalę, to może nie. Jakiś super koks. Ilości pieniędzy z tego nie dostaję. Co ja tu mam? Ale ubaw, spoczynek fizyczny, pancerza, wzmocnienie. O. To zaraz ja tobie to zainstalujemy. Seemed scary from the outside. Fajne jest to, że on something to report. Dobra, pani robot, posterunkowa, przychodzę po nagrodę. We pay by the finger. What do you have for me? Jeden palec. Gil Antrim. Real name, Guillaume. Duly processed by a freelancer on behalf of Spacer's Choice. I remember him. He was just a kid last I saw him. Shame. I'll just need your signature here, 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 and here. Got any more fingers for me? Palec numer dwa. Mabel Burgess, age 37, right or left-handed? Let's just say, no longer applicable. I remember Doc Burgess. Conducted my physical every fiscal quarter. Guess she couldn't keep her hands off her patient's medicine. Still one outstanding bounty. If you've got a finger, I've got the paperwork. Ostatni palec. Here we are. Birdie Cotton. Cause of death. Let's just say overwhelming physical trauma. Bert was the local preacher before Max took over. Always was quick to remind us that we all get what we deserve in the end. Well, that's all three. I must remember to requisition some more fingerprint to ink. Here's all the compensation you've earned, plus a bonus. Okay. Subcha. Been eating nothing but salt tuna for a year. Just the way it goes, I suppose. No, jak w ogóle reputacja mi skoczyła. Gdzie mogę ją zobaczyć? Dobre pytanie, bo nie mam pojęcia. Zasilanie grobowe, sprawa. No nie wiem. Nie wiem gdzie. Dobra, walić to. This is where the magic happens. Plus jeden. Co to może być? To jest co? Jakieś porażenie prądem ona ma, tak? Bonus, magazynek, celownik, magazynek, lufa, o, ty, ej, ale na lufę to coś tam mam, ciekawego, nawet dwa, no i fajnie. Innych dodatków, innych nie mam. Czy jeszcze coś jest? Magazynki, magazynki. Teraz mogę dać w opancerzenie dodatkowe. Czyli według typu obrażeń. Będę miał 12 i na resztę 9. No spoko. Jakie są w ogóle obrażenia? Są jakieś te laserowe. Jakieś, nie wiem, żrące, czy kwasowe, elektryczne i jakieś, nie wiem, próżnia, jakieś, kurwa, fioletowe gówno. No dobra, myślę, że sobie wezmę to. Nie można odzyskać. No cóż. Majsterkowicz. No, jeszcze więcej. Też daję trochę pancerza. Dajmy to też. Też potrzebuję jakiejś większej naprawy. No, to już jest nawet...
Jeszcze poharatane, to co naprawię. Well, science. But it still happens here. Oczywiście. Oczywiście. Dobra, gdzie by teraz w sumie pójść? To dobre pytanko. Kurwa mać. Tak, dziennik. Nie kodeks zadania. No to dostarczmy może tą wiadomość Lida, a te ma, a te ziomeczki tutaj to jest są gdzie? Lokalna chce. Jeden jest poza. Łe, szczerze powiedziawszy, to później myślę to zrobimy, jak już co, jak może trochę, no, może myślę, że trochę ten główne zadanie podciągnijmy, bo trochę się z nim opierdalam. Faktycznie mam taką inną lufę, albo mi się wydaje. Ale co tu mam? Od razu kolejnych 30 apteczek mam. Ciekawie. Co my tu mamy? Jakieś rzeczy. W ogóle bym musiał sobie poza odcinkiem, myślę, posiedzieć sobie w jakimś, nie wiem, handlarzyku czy czymś i poogarnąć to wszystko. A w ogóle, czy dalej mam te składniki? Dalej mam. Jakieś sosy tatarskie, jakieś coś tam, lekka amunicja, palniczki. Może to wziąć, no bo jak to ulepszę mi, mam w sumie apteczkę, to czemu nie? Okej, tutaj coś, szafka. I właśnie, bo nie sprawdziłem, jak byłem przeciążony, czy mogę coś do tej Parvati włożyć, czy nie. Ale chyba mi się wydaje, że nie, że mam taki wspólny jakby EQ. Tak. Teraz tutaj. Maria, to jakieś slogany takie botaniczne laboratorium. Ja w sumie też nie chcę ani trouble, no. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. A tutaj tego nie, ale ja szukam Madeleine, to chyba ją tu znajdę, bo tak mi znacznik misji mówi. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Filozofistek? Yeah, that's us. And you can tell Thompson we're doing just fine by ourselves. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Well, look at you, buzzing around the aether with your very own ship. Rest of us gotta make do with the ground at our feet. No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. Oh. Faktycznie przed chwilą spotkaliśmy. Thank the Eternal.
Wait, Marauder Kim. Is she all right? Zoe's family. Chiding her is our purview, not yours. Hey, no. You could bring her home, I'd be obliged. And if you could cross off some marauders on the way, I'd be much obliged. Jak miałem kurwa przekonać, żeby wróciła tu, jak ona chce zostać królem maruderów? Ciekawostka. Dobra. Ale myślę, że teraz sobie zakończymy ten odcinek. O kurde. Wait a second. Tego nie widziałem wcześniej. Tych naramienników. Czy one się ulepszyły? Przez to, że dają sobie to wzmocnienie. Ale bogers. Zajebiście. Spoko, spoko feature. Podoba mi się. No tak, w sumie jak wizualne rzeczy są na jakby broniach, to tak, że powinny być na pancerzach. Dobra, ale jak już mówiłem, ten odcinek jest nieco krótszy, bo ja już sam jestem dosyć zmęczony. Ale chciałem coś nagrać, żeby było, żeby nie było, że znowu umarłem, czy coś w tym rodzaju. Jeżeli podobał wam się odcinek, to zostawcie łapę w górę i do zobaczenia. Pa, pa.